Dobra, idziemy na leśne jezioro. Już zaraz będzie je widać. O, tam jest. Patrzcie, jakie jest ładne i wielkie. I jeszcze tam jest taki przesmyk i jest tam jeszcze drugi, o tam gdzieś. Nie będę tutaj długo, bo tylko tam, no nie wiem, na pół godziny. Później mam zajęcie. Ale ogólnie to bardzo fajnie. No i łowimy. Witam, dzisiaj jesteśmy nad leśnym jeziorem. Jest niewiele miejsca do rzucania, ale sobie pewnie poradzę. Wieje wiatr. Woda jest bardzo czysta. Będę łowił na spinning, na małego twisterka. Łowię na wędkę kongera, moją koniówkę. Twisterek taki mały, o kolorze Moto Oil, żyłka 16. No i łowimy. Jest pierwsza ryba, okoń. Zaraz pokażę. No, taki okonek. No i wypuszczę go do wody. No i łowimy dalej. Następny. Taki maluszek. Patrzcie, jak to jezioro ładnie wygląda. Tutaj woda jest taka czysta, że po prostu wszystko widać. Trochę niepotrzebnie go rzucałem, ale... Amora, łowimy. Następny okoń. Na fioletowego twistera. O, takiego. No i wypuszczamy. Dobra, łowimy dalej. Przeniosłem się na inne miejsce, bo tam było zbyt płytko. Tutaj jest głębiej. No i mamy większe szanse. No i zobaczymy. W tych tutaj oczkach miałem około 7 brań. Puszczałem tutaj twisterka. Ale też same małe okonki, które nie dały właściwie rady nic mu zrobić. Potężne branie i potężny okoń. Naprawdę fajny kawał okonia. Już wam mówię, on ma, o ile wziąłem do sobą miarkę, nie wiem, tak z 24 cm ma. Naprawdę bardzo ładny. O, ale poprół jak strzał. O, tam jeszcze stoi. Czekajcie. No dobra, już go nie widać. Trzeba w takich oczkach sprawdzać. Tutaj przed chwilą widziałem stado koni duże, ale niestety nie są zainteresowane moim twisterkiem. No i dobrze. Miałem gdzieś około 5 brań niezaciętych. Branie spróbowałem zaciąć, ale nic z tego, więc na razie jest tak. O, tam wypłynął spod trawy. Nie wiem, czy widzicie. Dwa wypłynęły. No dobra, łowię dalej. No dobra, pomału trzeba się zwijać. Doszliśmy do końca jeziora. I takim oto miłym akcentem na drzewie z wędką. Pozdrawiam i kończę. Cześć! Witam, łowimy na noc, ja łowię na swoją gruntówkę dive z koszyczkiem. No i jeszcze mam drugą wędkę, która też jest z koszyczkiem. No i łowimy. Siemanko, witajcie, to jest nocny połów, wielki lin. Tutaj latarką wam poświecę. No bardzo ładny, około ponad pół kilogramu, może nad kilogram. Bardzo ładnie walczył, złowiony na rosówkę i zanęte anpio. No i dobra, łowimy.